Dzień dobry, nazywam się Wojciech Szacki, a Państwo słuchają podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich, prześwietlamy sztaby i kandydatów, opisujemy ich zmagania i towarzyszymy im w podróżach po Polsce. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Wybór tematu był tym razem oczywistą oczywistością. Rząd zamknął właśnie szkoły, uczelnie, kina i teatry. Kampanię prezydencką udławi koronawirus. Porozmawiamy zatem dziś o wyborach w czasie zarazy. Jest ze mną dziś Ryszard Łuczyn. Zacznijmy od scenariusza, który dziś brzmi wciąż dość nieprawdopodobnie raczej, ale którego nie da się wykluczyć, czyli czy wybory odbędą się 10 maja. A jeśli nie, to w jaki sposób można by je przełożyć i przedłużyć w ten sposób i kampanię, i kadencję Andrzeja Dudy? Rzeczywiście, na razie taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny, choć o jego dopuszczalności wspominał na przykład szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jedyną możliwością przesunięcia wyborów jest wprowadzenie któregoś z trzech stanów nadzwyczajnych, które przewiduje polska konstytucja, czyli stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej. Ten pierwszy raczej odpada z tysiąca różnych powodów. Miejmy przynajmniej nadzieję, że odpada, ale zdaje się, że rzeczywiście tak. Wydaje się, że najodpowiedniejszy w tym przypadku byłby stan klęski żywiołowej, tak sugerował minister Dworczyk, choć niektórzy wskazują, że mógłby to być też stan wyjątkowy. Stan klęski żywiołowej wprowadza Rada Ministrów na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni. Natomiast Sejm później może w drodze uchwały taki stan klęski żywiołowej przedłużyć. Jakie są konsekwencje wprowadzenia stanu klęski żywiołowej dla procesu wyborczego? Fundamentalne. Wyborów nie można przeprowadzić. Przez cały okres trwania stanu nadzwyczajnego i przez 90 dni po jego zakończeniu. Można różnie interpretować zakaz przeprowadzania wyborów. Mianowicie teoretycznie można by założyć, że chodzi tylko o te czynności, które mają miejsce w samym dniu wyborów, czyli głosowanie, potem liczenie głosów i ogłaszanie wyników, ale eksperci, z którymi rozmawialiśmy i dostępne publicznie opinie prawne skłaniają się raczej ku interpretacji szerszej, to znaczy, że przeprowadzaniem wyborów jest również to wszystko, co prowadzi nas do dnia głosowania, czyli m.in. organizacja komisji wyborczych, rejestracja komitetów i tak dalej. I kandydatów. Oraz pewnie kampania wyborcza, czyli wszystkie działania komitetów wyborczych w ramach kampanii wyborczej. Zdaje się, że tak należałoby to interpretować, choć nie jest to sprecyzowane. I tutaj w ogóle napotykamy na szerszy problem. Dużo rzeczy wynikających dla procesu wyborczego z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nie jest sprecyzowane w przepisach. Na przykład nie wiemy, kiedy dokładnie należałoby takie wybory zorganizować, bo wiadomo tylko, kiedy nie można ich organizować, ale przepisy nie precyzują, kiedy po stanie nadzwyczajnym miałyby się odbyć. Wiadomo, że pewnie w miarę szybko. Co więcej, eksperci, z którymi rozmawialiśmy, skłaniają się ku takiej interpretacji, że należałoby przesunąć cały kalendarz wyborczy. Powiedzmy, że jeśli kampania została przerwana na miesiąc przed wyborami wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego, to powinniśmy ją wznowić po 90 dniach od zakończenia tego stanu nadzwyczajnego, od tego samego momentu. Czyli kończy się stan nadzwyczajny, ogłaszamy wybory i mamy jeszcze miesiąc kampanii. Rozmawiamy teraz o stanie klęski żywiołowej, ale bardzo podobnie jest w przypadku stanu wyjątkowego. Tam jest inny tryb wprowadzenia, bo to akurat prezydent wprowadza na wniosek rządu do 90 dni, a Sejm może to raz przedłużyć też na czas określony, nie dłuższy niż 60 dni. Natomiast konsekwencje dla procesu wyborczego są identyczne i w dużej mierze nieznane, ponieważ ustawy, bo każdy stan nadzwyczajny ma własną ustawę, niestety milczą o tym, jak powinny wyglądać sprawy wyborcze. Po prostu ustawodawca nie wpadł na pomysł, że kiedyś staniemy przed taką sytuacją i musimy się zadowolić tymi kilkoma artykułami w Konstytucji, które należałoby doprecyzować. Pewnie jest to jakiś postulat dla ustawodawcy i ustrojodawcy. Tak, zdaje się, że rzeczywiście mamy do czynienia z luką. Warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie tej luki. Mianowicie nie wiemy dokładnie, czy wybory organizowane po stanie nadzwyczajnym byłyby tymi samymi wyborami, czy byłyby innymi wyborami. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, zdecydowanie idą w stronę tej pierwszej interpretacji, to znaczy, że to byłyby te same wybory, tylko przesunięte, i z tego wynika na przykład to, że obowiązywałyby te same limity wydatków kampanijnych. Powołajmy się na ten przykład co wcześniej, że kampania została przerwana na miesiąc przed jej zakończeniem, dajmy na to komitet wyborczy wydał 10 milionów, w tym roku limit wydatków wynosi około 19 milionów, więc może wydać jeszcze tylko 9 milionów, a nie nowe 19. Tak, to oczywiście różne komitety, mając różne strategie wydatkowania w poszczególnych okresach kampanii, mogłyby pewnie później protestować i mówić, że im akurat nie sprzyjało wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. No w ogóle ja spodziewam się, że wybory po stanie nadzwyczajnym wywołałyby nadzwyczajną liczbę protestów wyborczych z masy różnych przyczyn. A na końcu będzie Sąd Najwyższy, który już będzie miał nową panią prezes lub nowego pana prezesa. Ale zostawmy to, bo na razie, tak jak chyba się obaj zgadzamy, jest to scenariusz możliwy, ale niepewny i na razie mamy głos z obozu rządzącego przeważający, że wybory odbędą się 10 maja i druga tura ewentualnie 24 maja. Tu oczywiście jeszcze jest taki scenariusz, że czysto teoretycznie ten stan nadzwyczajny można by wprowadzić między turami, wprowadzając jeszcze większy bałagan, kosmiczny wręcz. No i wypada chyba mieć obywatelską nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy, co by uzasadniało konieczność wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Więc załóżmy, że wybory jednak odbędą się 10 maja, pierwsza tura wyborów prezydenckich. Jak koronawirus zmieni kampanię, czy też jak już ją zmienił? Nie będzie żadnym odkryciem, jeśli powiem, że wszystkie inne tematy zeszły na dalszy plan. Pojawiały się próby jeszcze mówienia o innych rzeczach, ale ostatecznie wszystkie chyba sztaby doszły do wniosku, że to po prostu nie ma sensu, bo ludzie w obecnej sytuacji są zupełnie niezainteresowani propozycjami, nie wiem, nowych podatków czy reformy emerytalnej jakiejś. Zastanawiają się nad tym, jak przebiega epidemia, czy grozi im zachorowanie. I dlatego politycy też przestawili się na mówienie o koronawirusie. W różny sposób, ale wszyscy o nim mówią. Czyli zmieniły się tematy kampanii, ale zmieniają się też i twarze, te najważniejsze, które występują w mediach i przykuwają największą uwagę opinii publicznej, i zmieniają się też narzędzia kampanijne. Tak, wszystkie sztaby odwołały już spotkania z wyborcami. Przykładowo sobotnia konwencja Konfederacji ma się odbyć bez udziału publiczności i przenoszą się w większym stopniu do internetu i będą skupiały się na organizacji konferencji prasowych, a zatem ta kampania będzie w znacznie większym stopniu zapośredniczona przez media i przez internet, niż byłoby to zazwyczaj. To oczywiście rodzi nowe problemy, bo weźmy takiego prezydenta. Owszem, on ma pod pewnymi względami przewagę nad innymi kandydatami, bo może prezentować się jako inicjator różnych działań w zakresie walki z wirusem, może pokazywać choćby z ministrem Szumowskim i nie wiem, mogą robić na przykład takie ustawki, że o, tutaj minister Szumowski na moją prośbę wprowadził takie to, a takie pionierskie rozwiązania, tak? Czy to będzie prawda, czy nieprawda, nie ma to żadnego znaczenia, ale prezydent może się w ten sposób pokazywać. Natomiast ma też inny problem. Przez to, że nie ma programu, zdaje się, że strategia sztabu prezydenta w internecie polegała w dużej mierze na pokazywaniu jego zdjęć i filmów ze spotkań z wyborcami. Uśmiechnięci górale, tłumy wypełniające salę gimnastyczną, dzieci, harcerze. Klasyka kampanijna. No tylko, że teraz ta klasyka znika. Więc jeśli jesteś kandydatem bez programu i twoja działalność w mediach społecznościowych opiera się na pokazywaniu entuzjazmu ludzi wobec ciebie, a nie ma ludzi, więc nie ma entuzjazmu, to co pokazujesz? A co mogą pokazać kandydaci opozycyjni? Oni są w jeszcze trudniejszej w pewnym sensie sytuacji, bo nie mają władzy, od nich nic nie zależy. Oni mogą co najwyżej przychodzić na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, mogą, nie wiem, pokazywać projekty ustaw, które prawdopodobnie i tak nie zostaną przyjęte. Oni nie mają sprawczości, oni mogą co najwyżej pokazywać błędy rządzących. I to też nie jakoś radykalnie, bo spodziewałbym się, że wyborcy będą negatywnie nastawieni wobec konfrontacyjnej retoryki w takiej sytuacji. Zakładam, że wyborcy w ogóle będą bardzo patrzeć politykom na ręce i że bardzo będą krytycznie oceniali wszelkie próby takiego cynicznego podpięcia się pod koronawirusa. Jeśli ktoś będzie w sposób zbyt oczywisty grał tym politycznie, no to wyborcy go chyba ukażą. No więc właśnie, więc kandydaci opozycyjni są w sytuacji, w której nie za wiele mogą, muszą znajdować sposoby na krytykę rządu, ale też nie mogą go krytykować za bardzo, żeby nie narazić się na oskarżenia o próbę zbijania punktów na epidemii. No i oczywiście stajemy też przed fundamentalnym czynnikiem dla kampanii prezydenta, jakim jest sprawność rządu. Dlatego, że jako reprezentant obozu rządzącego, on jest z tym rządem utożsamiany i jeśli rząd będzie sobie jakkolwiek sprawnie radził z epidemią, to wszystko w kampanii prezydenta będzie w porządku, i jego szanse na reelekcję pozostaną duże, wciąż będzie on faworytem. Natomiast jeśli cokolwiek zacznie się sypać, jeśli będzie więcej doniesień o brakach materiałów w szpitalach, brakach maseczek, kombinezonów, no to prezydent dostanie rykoszetem i to z niemałego kalibru. Ale też braku koordynacji służb. Nie wiem, każdy kłopot teraz, każdy list lekarza z powiatowego szpitala, każdy występ w mediach w zasadzie człowieka w fartuchu, który będzie mówił o tym, jak źle jest zorganizowana ochrona zdrowia lub walka z koronawirusem, no to będzie potężny bagaż dla prezydenta i dla PiS-u również, bo Jarosław Kaczyński zbudował popularność tej formacji m.in. na poczuciu siły państwa, sprawczości partii, sprawności władzy. Natomiast ochrona zdrowia no to jest takie miękkie podbrzusze władzy, każdej władzy od wielu lat w Polsce. No tylko, że żadna władza nie mierzyła się z koronawirusem, więc im bardziej będzie się wydawało Polakom, że państwo nie działa sprawnie w walce z koronawirusem, a nie wiem, czy jest to do uniknięcia, jeśli sytuacja się pogorszy i krzywa zachorowań będzie wyglądała tak jak powiedzmy we Włoszech, to nie bardzo sobie wyobrażam, jak prezydent i PiS mogą to przetrwać. Ja oczywiście mam nadzieję, że będzie u nas lepiej niż we Włoszech, natomiast nie mam ku temu żadnych racjonalnych podstaw. Nie umiem ocenić, nie mam żadnych narzędzi, żeby ocenić, czy państwo polskie teraz działa skutecznie. Mam jedynie przekonanie, że premier, minister zdrowia czy minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, wykonują dobrą robotę informacyjną, spotykają się regularnie z dziennikarzami, udzielają wyczerpujących informacji. Wreszcie zaczęli odpowiadać na pytania. No, skończył się model briefingów prasowych, na których dziennikarze nie mogli zadać pytań. Teraz mogą i dostają odpowiedzi. Tak więc na tym poletku informacyjnym to działa dobrze, ale co się kryje za tym i co będzie, jeśli ta skala zachorowań zmieni się z 25 przypadków na 200, 1000, odpukajmy 5000? Nie wiem. I myślę, że nikt tego nie wie. Rządzący są świadomi, że stąpają po bardzo kruchym lodzie. No właśnie, a jeśli chodzi o tę politykę informacyjną, no to też powiedzmy sobie jasno, na razie jest dość łatwo. W momencie nagrywania tego podcastu mamy, zdaje się, 25 potwierdzonych przypadków. Rząd może informować o kolejnych podejmowanych działaniach, które są podejmowane szybciej niż we Włoszech. Także na razie nie mamy jeszcze naprawdę poważnej sytuacji. Na razie mamy 25 potwierdzonych przypadków, ludzie są obejmowani nadzorem, zamykane są rozmaite instytucje, ale to jest w miarę łatwo komunikować, bo wszystko jest jeszcze pod kontrolą, jak się zdaje. Natomiast kiedy sytuacja zacznie się spod kontroli wymykać, kiedy koronawirus zdrapie lakier i ukaże się dykta, z której zrobione jest polskie państwo, to będzie znacznie trudniej. No to będzie weryfikacja tej tezy, bo niektórzy twierdzą, że państwo polskie jest bardzo sprawne. Inni krytycy tego państwa uważają, że jest bardzo niesprawne i moim zdaniem przychodzi czas weryfikacji po prostu. Ja jestem raczej po stronie krytyków i zakładam, że kiedy będzie trudniej, no to też pytania od dziennikarzy staną się trudniejsze i nie wiem, czy wypowiedzi będą tak satysfakcjonujące i pełne, jak są do tej pory. Załóżmy, że idziemy w ten trudniejszy scenariusz, w którym epidemia się rozszerza, rząd traci kontrolę, no to w oczywisty sposób otwiera się przestrzeń na mocniejszą krytykę ze strony opozycji. Wtedy mogą się zacząć przebijać mocniej te głosy o na przykład Koalicji Obywatelskiej, o niedostatecznym zaopatrzeniu szpitali, czy mocny głos lewicy w sprawie niedofinansowania polskiej służby zdrowia. No, na razie mamy taką retorykę porozumienia. Gdzieś zaniknęła totalna opozycja. Ten ostry podział polityczny nagle stał się znacznie mniej ostry i zmienił się nie tylko ton wypowiedzi, ale również praktyka działania, no bo zacznijmy od specustawy w sprawie koronawirusa. Opozycja w większości poza Konfederacją poparła. Jednocześnie pojawiały się głosy krytyczne, że rząd próbuje w ten sposób przyznać sobie nadzwyczajne siły, żeby przejąć państwo. To prawda, ale rząd zdaje się zaakceptował część poprawek opozycji. Więc to był taki manifest jedności klasy politycznej w obliczu zagrożenia. Później mieliśmy posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które prezydent zorganizował tak, żeby wszyscy kandydaci na prezydenta mogli w nim uczestniczyć, z czego nie skorzystała Małgorzata Kidawa-Błońska z powodów mi nieznanych. Dużo jest komplementów w sferze publicznej. Oczywiście szarpany jest marszałek Grodzki, czyli marszałek Senatu, za to, że był we Włoszech, za to, że było za późno posiedzenie Senatu w sprawie tej specustawy. Oczywiście tutaj rządzący są piętnowani za to, że jest za mało testów na przykład na obecność koronawirusa, ale jednak ta atmosfera w polityce jest lepsza niż kiedykolwiek od lat moim zdaniem i zastanawiam się, jak długo to potrwa, bo że to nie potrwa długo, to jestem przekonany, ponieważ to na dłuższą metę opozycja będzie chyba na tym wychodziła gorzej niż rządzący. No poza tym takie sytuacje nigdy nie trwają długo, takie stany nadzwyczajne w polityce. Ale to też pewnie będzie zależało od rozwoju sytuacji. Jeśli czekają nas bardzo trudne tygodnie, to zapewne jednak politycy będą unikali gwałtownych konfliktów retorycznych i dalej ta retoryka współpracy będzie dominowała. A gdybyśmy mieli jeszcze, wiem, że to bardzo trudne i nie wiem, czy sam się podejmę odpowiedzi na to pytanie, powiedzieć krótko, i to jest pytanie dość cyniczne, kto skorzysta politycznie na obecnej sytuacji, nie chcę jeszcze mówić o epidemii, ale na koronawirusie. To jest rzeczywiście bardzo trudne pytanie i jestem przekonany, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to, jaki będzie wpływ koronawirusa na wynik wyborów, bo jeszcze jest za dużo czasu i za dużo czynników. Natomiast możemy podyskutować sobie o tych czynnikach. Ważnym czynnikiem, który moją uwagę by zwrócił, jest to, w jakich grupach, jak to wpłynie na frekwencję. Ja jestem przekonany, że jeśli będziemy mieli podobną sytuację jak teraz, w dniu wyborów, albo gorszą, to znacząco to zmniejszy frekwencję w grupie najstarszych wyborców. 65+. Tak jest. W której to grupie śmiertelność wirusa jest największa i ludzie starsi mają najwięcej powodów, żeby się tego wirusa bać. Co to by znaczyło? To by oczywiście było niekorzystne dla Andrzeja Dudy, bo wyborcy najstarsi... To jest jego bastion wyborczy, najkrócej mówiąc. Tak jest, więc to by było korzystne dla kandydatów opozycyjnych. Ale oczywiście jest też ten czynnik, o którym wspomnieliśmy już, czyli gromadzenia się obywateli przy władzy. Są też inne czynniki, takie ściśle dotyczące kampanii. Na przykład weźmy Konfederację. Konfederacja jest w miarę mocna w internecie, natomiast bardzo słaba w mediach tradycyjnych, które trochę jej nie lubią. TVP przypuszczalnie ma trochę odgórne zobowiązanie, żeby jej nie lubić, więc różnym siłom będzie trudniej trafić do wyborców w kampanii, w poszczególnych kanałach, w kampanii, która jest bardziej zapośredniczona niż zwykła kampania. Bo skoro nie ma spotkań z wyborcami, no to jakoś trzeba do tych wyborców dotrzeć. A jeśli jesteś kiepski w telewizji, no to nie dotrzesz do konkretnych grup. Jeśli jesteś kiepski w internecie, nie dotrzesz do innych grup. Otóż to. Ty wspomniałeś o ludziach z tego górnego przedziału wiekowego. Ja z kolei mogę odpowiedzieć, że w wielkich miastach frekwencja może być niższa, ponieważ to w wielkich miastach są największe skupiska ludzkie. Pewnie więcej będzie przypadków koronawirusa w dużych miastach niż na prowincji i w małych ośrodkach, więc z kolei wydawałoby się, że wyborcy wielkomiejscy odpuszczą te wybory ze strachu przed koronawirusem. Natomiast te nasze dywagi tutaj pokazują, jak niewiele wiemy, jak niewiele jest policzone i naprawdę poruszamy się trochę we mgle przypuszczeń i spekulacji i przypuszczalnie robią to samo w tym momencie sztabowcy. Myślę, że oni również nie wiedzą, ponieważ nigdy w historii Polski nie mieliśmy wyborów przeprowadzanych i kampanii przeprowadzanej w takiej sytuacji, więc tutaj mądrzy będziemy raczej po fakcie niż przed głosowaniem. Do tematu pewnie wrócimy za tydzień. Zapewne będziemy wtedy wiedzieli ciut więcej o tym, jak wygląda sytuacja z koronawirusem w Polsce. Nie wiemy, czy będziemy coś wiedzieli więcej w sprawie kampanii wyborczej, ale obiecujemy, że będziemy temat śledzili i do Państwa wrócimy z kolejnym nagraniem. Dziękuję. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki Energii do Zmiany, w czwartki technologicznego podcastu Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.